firmy coraz większy nacisk będą kładły na kreatywność i współpracę. W związku z tym te przestrzenie, które się teraz projektuje i które się będzie projektować, będą w coraz większym stopniu ukierunkowane na to, żeby jak najbardziej sprzyjać tego typu zachowaniom. I oczywiście to połączenie technologii z projektowaniem zacznie się pewnie pojawiać w najbliższej przyszłości coraz częściej w biurach. Na pewno jest wiele krajów, które jeszcze są za nami. Koncept w ogóle activity-based working na przykład w Niemczech dopiero raczkuje. Niemcy są jednak krajem bardzo hierarchicznym, więc wprowadzenie rozwiązań typu activity-based working jest dosyć trudnym akurat w tamtych warunkach. Podobnie w Azji, to też jest koncept, który dopiero tam się zaczyna rozwijać. Myślę, że ważne jest, żeby przygotować biuro specyficznie pod potrzeby każdej firmy. Nie każda firma odnajdzie się świetnie w opcji activity-based working, bo nie w każdej firmie, że tak powiem, pracownicy wykonują różnorodne zadania. Ważne jest, żeby się skupić tak naprawdę na przygotowaniu projektu konkretnie pod firmę.